Pozdrówko to natarcie, nie? Ja już cztery bańki odłożyłem Nazwa na klanu ten. zobowiązuje. No tak, no. Trzeba być na fazie. Art, codziennie jesteś? Zdróweczko. Tak. Oczywiście, że tak. Jestem codziennie. Mam na to świadków. Ale co? Chodzi ci o, czy jestem codziennie w wodzie, czy na fazie? Jedno i drugie. No oczywiście, że tak. A o 24. Ja jeszcze wezmę ci wstajne, ale nie halo, 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 halo. Wymowę mam normalną. Nie. No. Nagraj. To on mnie nagraj. O, i te trójki by się przydały, zobaczcie, te trójki by się przydały. O, tak. Intuicja, panie. Intuicja. No, mieliście rację. Gdybyśmy mieli trójki, to rzuciłoby co innego. No, dokładnie. Na dzisiaj Mosta napisał na zdrowie. Na zdrowie, na zdrowie, tak jest. No dobrze, moi drodzy. Polacy, bardzo miło. W drużynie przeciwnej. Mają Artę, mamy Artę, mamy Kowca, nie mam jednego. No, HP-kowo troszkę mają przewagi, ale spokojnie. Zacznijmy od tego, żeby wykorzystać kłowce. Niech dwa zajmą heal, a zdominują heal. Arto się ustaw tam na A0. Poza tym, Esterfam ustaw się tutaj na D0. Wszyscy na heala jadą. Ja powiem tylko, kto nie jedzie na heala. Na nie heala nie jedzie. Seer goes to Red X, Brunner i Rudingson. Wy zostajecie. I co robicie? Ustawiacie się tu. Na zakładkę i tu na zakładkę. Co to znaczy? To znaczy, że jak tu ktoś wjedzie, ma dostać buły. Ustawiacie się tutaj dwa i tu dwa. Ogień krzyżowy. Stąd mierzycie tu. Próbują wjechać na bazę, dostają bęcki. Okay. To są tylko te dwa czołgi, które się ustawiają. Tutaj jeszcze jeden. Jeżeli chodzi o heala, macie zdobyć heala ucho prezesa. Macie zdobyć heala, wygrać z kołowcem. Nie może być tak, że Kuba pojedzie sam, spotka kołowca, zrobi strzał, przyjmie strzał. Macie zdominować. Okej, okay, dobrze. Nic nie ma. Więc sprawdźcie środeczek, dobra. O, widzę taktyczne. Będą tory, dobra. Zjeżdżamy z heala. Nie, dobra, jest spoko. Jedziemy na heala, jedziemy na heala. Jedziemy na heala. Ustawcie się dobrze. Ester V-em. Przestawisz się potem tu, będziesz mierzył tutaj. Tak jest. Uwaga na nalot, uwaga na nalot. Uwaga na nalot, szerzej, 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 szerzej. Szerzej, szerzej. Przestaw się Ester V-em tam. Arta KD. No Brunner, a nie. W prawo skręci bardziej, bardziej skręci w prawo. Panowie skręci w prawo bardziej. Zito, dobra. Esterfałem, wróć, Esterfałem, wróć. Jedź, wieżowiec. Kołowcami co? Kołowcami, wycofajcie się i sprawdźcie tutaj te okolice. Kurwa, ci kliknąłem i nic. Plus, 2277 stamtąd, niech dojadą do nas. Okay. Mamy plecy, moi drodzy, nalot, plecy mamy. Nalot, mamy plecy, ogarnijcie plecy. Korynt, plecy, patrz. Od przodu STRV cię będzie asukurował, to spokojnie. Dojedźcie do. Kołowcami wróćcie do nas na heala. Wróćcie kołowcami do nas na heala. Oni jadą po zamkowaniu. Te dwa czołgi stąd, niech się przestawią na to, żeby to trzymać. I zróbcie repusz z tymi dwoma czołgami. Zróbcie repusz podzamkowej. Te dwa niech dojadą i kołowce pomóżcie im. Pomóżcie im kołowcami. Pomóżcie kołowcami i zabijcie to wszystko w szóstkę. Na gąsce 27. 140 na DPM. 140 na gąsce jest. 87 Brunner. Dobra. 5 sekund, dobra. Nie. Następny proszę. Kołowcami tam objedźcie to wszystko towarzystwo i zabijcie. Ej, Eber tył. Na kapie. Fuck. Dobra, chodź Brunner, musimy dojechać. Przyjmij. Witam. Chciałbym dobra. Do a, tu mnie objechali trochę. Pozdrawiam. 6 kończę, 84 grosze. Sorry, dobra. Musiałem, bo bym nie strzelił. Dawaj, Tito, ogarniemy tego Edera na plecy. Repusz dobra, to. Dobra. Ja jadę pierwszy, wylewam się. Arta KD. Kończę 190. Wycofuję się, mam nie kończę. Kurde. Kołowcami musicie pomagać ciężkim. Kołowcami nie uciekajcie daleko. Kuba off. Tu nie wyjedź, nie wyjeżdżaj. Bardziej tutaj pojedź. Klejcie go Redu, żebyś go bił w bok, dawaj go. 5 sekund. Yes. Dobi. Kurwa gnie. Nie zdążyłem
tak cisza? To jest zawyjebało, czy co? No. Parę chłopaki ściągnął mnie nawet. Dwie arty. Najlepiej gdzieś tutaj. Bo tu może być czołg. Tu może być ewentualnie pusz. Mają dużo medu. Do obrony bazy ustawiamy tutaj Super Conquerora i 277. Jeden kołowiec tu, dwa kołowce się dzielą, jeden jedzie tu, jeden jedzie tu. STRV-1 gdzieś tutaj, jeden STRV gdzieś tutaj, ale po początku, reszta na razie tutaj. Ten kołowiec na północy, pasywka tam, co nie? Ten tutaj, żeby widział coś, tu się będzie jakby dołem jechali. Tak, pasywek, pasyw tak. Tutaj, żeby... Tak, żebyś widział ten szturm, ten szturm. Mhm. Jeżeli chodzi o waszą dwójkę za budynkami, ale mieście jakby tutaj jechali pokowca. Jeżeli i chodzi o was, jak najszybciej przyjedźcie tutaj, co nie? Żeby jechać to przy się... linii. Przy to linii. To się burzy. W prawo, w prawo. Tego jednego stricha tu przy kamieniu chcesz? Uważaj kołowcem, uważaj, bo są trzy aż. Nie za mocno. Ty możesz się zatrzymać, przymierzyć w jednego jak chcesz. Tym STRV-em nie możesz tam wiadomo jechać jeszcze. Na razie jeden tu, tu, jeden tu. Okej. Okay. Tu mają trzy czołgi, tu nie mają nic. Mogą w każdej chwili wjechać tędy. A to jest tylko zmyłka. Jeżeli mają wszystko na chwilę, to wiadomo, nie wygramy, to będziemy po prostu ich wciągali. Tym kołowcem jakbyś mógł zobaczyć właśnie, czy tu coś jedzie. Ale nie za mocno, nie za mocno. Właśnie, nie za mocno. Nie za mocno. Okej, okay, te dwa czołgi stąd. Niech się zmienią, że tylko jeden zostaje. Ja zostanę. Czy ty jesteś mobilniejszy tu? Kołowce jeżdżą, musimy tutaj delikatnie kto może wychylić i przymierzyć. Ja farmię je, ktoś jeszcze trafił ładnie. Ja tym koniem rozumiem, dojeżdżam pod hila, tak? Tak, tak, tak. Szeroko, tylko na nalot, uwaga. Te kołowce bardzo kiepsko grają, bardzo kiepsko, wymieniają, naprawdę. Wymieniają się. Ja je trafiam bezkarnie. To jest arta. Szeroko, panowie, szeroko i nie za mocno, podarte, podarte. Tutaj najlepiej byłoby, gdybyście zamienili 277 pojeździć na hila, Super Conquerorem zostań. Dobra, zasuwam. Szerzej, 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 źle stoicie, źle gracie, słuchajcie. Źle gracie, zbyt blisko siebie, zbyt blisko siebie. Zbyt blisko siebie. Kryko, oszedł od kołowca, kurna. Podarte, podarte, podarte. Będą chcieli was od lewej strony zaatakować, widzicie? Od dołu jadą. STRV-em się przestaw tym stąd tu. Przestaw się, przestaw się, przestaw się, przestaw się. Jadę. Musisz ich też wciągać, nie? Tak, pod STRV-a. Kołowcami, pojedźcie po ich kołowce, a reszta help ja tutaj STRV-y. Słuchajcie, jak się wstawamy z górki, to nas farmią. Musicie jechać pod górkę. Bo tu będziemy na open zaraz. Wciągajcie ich, wciągajcie ich. Tym Super Conquerorem dojedź tu! Tym Super Conquerorem dojedź tu! Dojedź! Bo oni się coraz bardziej... To 40 od lewej. EBR coś się tu przemierza. I drugi do niego chyba będzie dojeżdżał. STRV snajpa, STRV snajpa, STRV snajpa! 55 na Gonson jest. Tym kołowcem uciekaj! Uciekaj, Super Conquerorem zostań, pomóż kołowcowi! Super Conquerorem zostań, pomóż kołowcowi! 260, 400. Karo, pomaga ci. Na Gonson 260. Dobra, drugi raz upadam. Dobra, na 600. STRV, fokus tam! Ghostu, agresywnie wyjedź! Zbierz 240. Coś! 907, 200. STRV, dobijcie te czołgi! Po lewej, red, po lewej, red tego z lewej! Red tego z lewej masz! Red z lewej masz! Skup się na tym 277 ze skałą. 140 wam na plecy wjeżdża. STRV, obrót! STRV! Aj! Nie gin kołowcem, Kuba. I pomóż tam z tą 140. Dread, nie do tyłu, nie do tyłu, bo cię z hila trafią. Do przodu bardziej. Do przodu, Dread. I obróć się na 277 i 260. Arty, dobić to! To jest najważniejsze. Dobijcie tego. Czy ja tym Conquerorem mam podjeżdżać nadal pod hilą? Nie broń bazy, bo pojadą po Artę. Artą za... Widzisz? Strzelaj w tego. Strzelaj w tego. Arto, tego teraz. Rudingson, lewa kołowiec. Super Conquerorem jest w tego. Kuba nie zgin, od Batchata, proszę. Jesteś potrzebny do zdjęcia Batchata. Arta KD. Pięknie.
Nice, jeszcze jedna była. Serdelek, jedź tutaj po na bazę. Za 10 sekund leci w nią. Tu drzewo. Tak, drzewo, no. Do tego budynku na razie, serdelek, okej? Okay? Koowcem jeździ też tutaj. Tam, gdzie padło to drzewo, może być Arta, bo ona wyjechała z tego. Nie, to był Batchat. Żeby nie wjechali na Arto, kupa, okej? Okay? Bo serdelek nie będzie teraz tam, widział. Tam była Arta. Fajnie by było, jakbyście współpracowali. Koowiec, Super Conqueror na tej flance. A z TRF-em jednym, jakbyś się przestawił tutaj, żebyś chronił Artę. Bo pamiętajcie, że oni mogą widzieć live'a i mogą tutaj wjechać bez problemu, widzą pustkę. Chciałbym po prostu mieć asekurację, że nie wiadą mi po Artę, żeby jeden STRF auto chronił. A nie możesz pojechać Ghost, nie, ile masz HP? Mało. Dobra, no to blindujcie tego gościa. Ale... No blindujcie, nie. Czekam na Artę. No Artą go wyciągnę. Blindować. On ogólnie mógł zjechać w dół, także. Jedź z Perkonkurem, jedź. Masz Batchata. Zatrzymaj się, przymierz. Pięknie, brawo. Brawo, pięknie. On zjechał, ja zobaczę, czy on tam stoi dalej. Masz dobra, no. Arton, się przestawcie tu. Na Batchata, bo on się będzie chował ze skału. Nie wiem, czy może się schować tam bezpiecznie. No, mówiłem, że zjechał. Jest 277 na dole. No. To zjedź Ghostu na niego na pełnej prędkości, żeby go nawet taranem zdjąć. STRF-em podjedź tutaj, żeby mieć przeszło na tych dwóch. Tutaj 277 zginie, to ja bezpiecznie wtedy podjadę podspotować Bata. No. Nam się nie śpieszy. Serdelek, ty tutaj sobie okienko wiedź. EBR, Kuba. Dobra, no jest okej. Okay. Efekt osiągnięty. Tak. Daj sobie tym STRF-em tu. Już to robię. Arto, mieście w Batchata, tutaj w krzaku. Tutaj Arto. Dostał, myślę. Sterfałem, pojedź tutaj, żebyś domknął tych. Tym też jedź tutaj już. Tu jedźcie już. Ten Batchat chyba się ładuje jeszcze, mi się wydaje, bo... Nie, oddał pestkę we mnie jedną. We mnie oddał dwie, jak kończył. We mnie chwilę temu też oddał jedną pestkę, także... Tu po lewej w krzaki dread wieci. EBR strzelił. Bata znowu w tej linii. Po prawej Batchat Turdings. Ode mnie w tej linii jest. Tu gdzieś mi się wydaje, że w lesie. Super Conqueror, jedź! Czemu stoisz? Chodź. No kurde. Kubarty idź. Ona tu stoi na pewno, na A4. Ja już nastrzała jestem, ale dobra, zaraz oświecę. Tu coś weszło. Paliło. Ale skończył, kurwa. Gin, kurwo. Ale please, nie mówcie tak, okej? Okay? Przepraszam, Jezu, przepraszam najmocniej. Zapomniałem, że mam mikrofon. To raczej każdy ma mikrofon, nie? Ale że mam na ciągłym mówieniu. Najmocniej przepraszam. Tu jest drzewka, się ona się cofa. No, ona w ogóle do was jechała. Gdzie? Ona prowadzi na tarcie. Zabił mnie gość, Oniku, ukradnę ci strych. Fajny ten nick. Mam stryk do zrobienia, może by wpadł i zrobił. Ja się jak bot zabiłem tym taranem, ale wolałem go skończyć, bo jak bot by był przeładowany, to bym go nie skończył, żeby mnie zabił. Wywalił mi bota już pode. Musisz koowcem odpędzić ich koowca. Oki doki. Batchatem. Chciałbym, żebyś zrobił ten sam efekt, czyli odciągnął ich czołgi. Ogólnie no to taktyka jest dość prosta. Chcemy zdobyć tą stronę. Wydaje mi się, że tam pojadą, jak nie no to się zdziwię.
i łatwo wrócią, mamy szybkie czołgi. Wszystkie dziki i tak dalej tu jadą, ale Baczat musi ogarnąć to z kołowcem. Na razie tej flanki nie ogarniamy. Jak tutaj pojedziesz jechał kołowcem, co nie? To zobaczysz, czy jadą tędy, bo mogą też tędy jechać. Jak pojadą tu, to będę liczył czołgi, to zobaczymy reakcję naszą. Na razie tutaj wszystko wyślimy. Bardzo ważne, żeby jak będzie ewentualny push, wyjazd, tak zwany wyjazd, nie granie na wieżę, to żeby dziki wyjechały i taranowały swoją masą. Na razie zobaczmy, co się dzieje i mówię kołowcem. Ogarnij ich kołowca. Batem też zabij tego kołowca. Jest po drugiej stronie. Mhm. Możesz po niego delikatnie wyjechać. On jest, zablokował się, obłagonym. Dobrze. Dobra, on jest wyłączony w ogóle z gry. Dobra, okej, okay. Oni jadą. Na razie tak. Zatrzymali się. Dobra. Oni zatrzymajcie. Stop. Wracamy tu. Niech dojedzie do mnie tylko jeden Chieftain i Karl. Karl dojedź ja tam. Ja tego Arta KD. Reszta niech tu wróci. Tylko bezpiecznie, bez spota. Zabijcie tego kołowca. No, ja już go. Dwa strzały. Oni wiedzą zaraz na bazę od tej strony. A tutaj są czołgi. Wiem. Dobra, poczekam aż zgasnę i wyjadę tutaj batem. Ty, ale nie zajeżdżajcie drogi. Okay. Kto ci zajechał drogę? Kto ci zajechał drogę? Tutaj ogarnij tutaj sytuację z Karlem. Mhm. Kowcem, zobacz, co tu się dzieje. Okej, okay, pędzę. Jesteśmy na bazie, co dalej? Nic tu nie ma, nic tu nie idzie, żaden atak. Już tam przeskoczę na drugą stronę, będę wiedział. Ja mogę tu stanąć batem na pasywa. Nic nie ma. Czyściutko. Jedziemy wodą? Dobra, wszyscy tutaj, idzie kontratak, wracamy tu. Uciekaj tutaj, zjedź w dół. A wy stąd wszyscy stąd tu. Nie damy rady, dobra, nieważne. Duda, zjedź w dół, zobacz tu. Karl... Jak zdążę. No, spróbuj tutaj. EBR-em zrobić zamieszanie na ich bazie? Nie jedźcie. Jedźcie. Go, jedźcie. Jedźcie na nich. Zestajpcie ich, zatrzymajcie się i celujcie. Zatrzymajcie się i celujcie. Ładuję batem. Dziki do przodu. Tak. Od lewej strony. Rudingson, za bardzo pojechałeś sam. Rudingson, zobacz, że pojechałeś sam ślepo. Nie patrząc w ogóle, co się dzieje. Głupota straszna. Po co pojechałeś? O, ma gąskę jeszcze. Dlaczego w siebie? No, chłopaki, ogarnijcie się. No co wy, kurde, ślepi jesteście. Jedziecie do przodu, choć nie macie wsparcia. Brunner z prawej. Nalot KD. Gąska. Serderek, zmieni pociski. Nie mogę opuścić działa. Myślałem, że jak z hamulcem przyszedł. Art, dobijaj lufę po lewej, masz. Art, z lewej dobij tak, lufę. Tak. No właśnie, cały czas strzelam to waszej zero. Kurwa. Strzelaj z tych pewniaków. Olej to STB, Art, skup się z lewej strony. 277, Art, z lewej, 277. Na gąsek. Szubi, wyjedź pewniej z dreadem. Dobra, nieważne, Szubi. Cofnij się, bo cię STRF wystajpi. Dryf w dół, bo cię STRF wystajpi. I pod Arta grajcie. Szubi, uważaj, STRF strzela stąd, zobacz stąd. Widzę go. No to nie wychraj na niego. Arta KD. Gdzie? Arta KD. Shadow. 277. Zbierzcie z ucho prezesa i wyjedźcie na te STB1 i 277 tutaj. Kurwa, nie tak. Serderek, wyjedź z nimi. Ucho prezesa, źle kombinujesz. Dobra, trzymaj ich. Shadow, wyjedź. I strzał. Dawaj serderek. Dred, też wyjedź. Arta strzeliła. Patrz.
Strasznie zrąbałeś, Rudingson. Wiem, przepraszam. No to i tak nic nie zmienia, bo po prostu poczekali, jak się wycofamy i wjechali. Zobaczyli, że się oddzieliliśmy i wjechali po nas. Więc to i tak jest. Lipa trochę. Sorry, o kurde, Marta. Ale bokiem poleciałem. Szkoda. I mówcie, jak kończycie czołgi, bo ja dwa razy strzeliłem we wrak. No i w siebie jeszcze strzeliliśmy. Tak, że te dwie arty są dość szeroko ustawione, jedna tu, jedna tu. Na samym początku ustawiasz się jednym kołowcem tak, żeby tylko typowo jechać pod hila, ten najlepiej wyspotowany, dwa tutaj. Ester V-y to jakoś dwa tutaj na początku, super konkurory i wszystkie ciężkie tu. Obieg 430 nie było 277, dobra, to nieważne, na razie tak jak powiedziałem. Duda, weź tam pojedź Duda. Mhm, dobra. Super goni mi? Tu. I ty, a Art też. Okej. Okay. Zresztą ciężki. Schowajcie się w lesie. Bastek88.pl witam. Multi, czy grałeś kiedykolwiek w WoT na PS4? Jeśli tak, to powiedz proszę, jakie wrażenia i wymień największe różnice pomiędzy gra na PS4 a PC. Artą tutaj, jakbyście mogli. 50 zł. Dziękuję bardzo. Dobra. Podobnie chyba będzie. Będą grali bardziej safe, mają jednego mniej i dwie arty. No to spokojnie, Kuba, tylko nie wyjedź na bata, okej? Okay? Zabijmy tego kołowca, co tak się pewnie czuje. STB1 w zagłębieniu. No. Uważajcie z terfami, wycofajcie się najlepiej. Dobra, wycofajcie ja spadłem się. Kołowcem, żeby bata mnie to nie porobił zaraz. O, ja pierdoliśmy się minę. Styki zagrały. Tak jest, jakby się przydał. Minamy CGC-ka? Duda, mógłbyś się cofnąć i nie ryzykuj, bo tam Art tego nie wyjmie. Art, wspinaj się na Chinę. Okej, okay, jadę. Brunner, nie gin. Arta jedna KD. Aby cofałem się, żeby wiesz. Mhm. Kontrolować Arty? Nie, strzelaj w kowca. Jeden poszedł. Duda, skąd dostajesz? Duda, skąd? Z hila. Okej. 260. Okay. Arty tu. Tak, jedź, tylko po prostu zostań pod górką, co nie? Dobrze. Czekaj, Ucho, ty masz mało... Zito, wyjedź mi stalownik. Ucho, nie zgin, schowaj się, nie jeździ już. Art na wieżę bardziej z prawej strony na wieżę, co nie? Żeby tylko podświetlać do Arty. Wszystkimi kołowcami z Dudą. Nie, Duda nie może pojechać, kurna. Art, za mocno pojechałeś, za mocno tam ci sfarmił, bardziej niżej, tak jak ja. Jakie plany dla kołowców? Chcę, żebyście sprawdzili mi tą flankę, ale niech pojedzie z wami 2x277. 260, 2260. Tędy. Dobra, to czekamy tutaj. Szybko 260, oba. Pojadę pierwszy, bo mam na więcej HP. Chodźcie z tyłu troszkę. Jeśli oni będą tam czekać na nas, to znaczy, że streama oglądają. Arta KD. Ktoś tu blinduje. Obie. Nie za mocno tymi kołowcami, nie za mocno, żebyście nie wjechali w pułapkę, bo wtedy wszystkie stracimy, co nie? Niech tylko jeden jedzie, a reszta niech osłania.
277 blenduje. Art, jedź do góry, Art, jedź do góry, Art, jedź do góry. Jadę. Jak daleko jechać? Jest bacza, dobra, uciekajcie, uciekajcie. Uciekajcie, dobra, 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 dobra. Tu się drzewko łamią. Dobra, 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 uciekajcie stąd. No, przestawili się od razu. Dobra. Teraz wszystkie czołgi stąd, niech jadą na Hila. Teraz wszystkie czołgi stąd. 260, niech na razie zawrócą i też jadą na Hila. Kołowcami niech tylko jeden trzyma tą flankę. Wszystkie ciężkie na Hila. Ar, poczekaj tam chwilę. Ar, poczekaj tam chwilkę. Nie mam spota. Ja też mam dojechać do was? Nie, nie, ty musisz tam zostać, tam zostań. Nie wiem, czy nie stoi na jakiejś pasywie. Strity? Strity niech asykurują nas pod healem. Dalej nie mam spota. Mam spota? Arty, fokus tu od razu. Nice. Na gęsi. Póki co nie mam tego. Spróbować się troszkę podświecić? Kto Arta mówi? Kale? Brunner. Brunner pyta. A ile masz AP? 390. No to nie, to nie. GW jest tutaj. Niech te 260 do nas dojadą, dwa i robimy tutaj push. Ucho prezesa, Brunner, wy delikatnie bardzo. Arty, fokus tu. Jadą STB, tak tam. Jest. Trzymaj go tym kołowcem na dystans. 18 pro 6 multi dodałbyś do klanu pod czołgi specjalne i oceniłbyś moje konto i czy jest szansa na lepszy kolorek. Poczekaj, Kar, szerzej, Art, szerzej! Nie po co do niego pojechałeś, to jest tak głupi, jak ja tego nienawidzę. Nie podjeżdżajcie do siebie, no kurna! Po co do mnie podjechaliście? No przecież... Staliście od wszystkich pęsk. Od dołu pojedź Ghostu, Ghost od dołu pojedź z serderkiem, od dołu. Z prawej strony, tak, z prawej strony. Z terfałami, przygotujcie się na szturm tędy. Art, no Ghostu niżej, Ghostu serde, wiem, niżej, bardziej z prawej strony jedź. Arto, fokus tu. Pełny fokus tam. Arton, tutaj fokus, by dobry szedł. Jadą, tu. A wy... jedź Ghostu, jedź serderek, jedźcie, kurwa, nie zatrzymujcie się, Bardy nas wyrżną. Jedźcie! Jedziemy z Karlem? Po 260. Jedziemy górką? Okej, jedziemy. Wy jedziecie, Art, jedziecie, jedziecie z 260. Jedziecie z 260, go. Jedziemy. Nie za tylko Ghostu nie w dół, Ghostu nie w dół, co nie? Tylko zabijcie go. Tylko go zabijcie. Na pestkę. Jedziecie tam, 260. 260, go. Zabijcie to. Esterfały do rogu mapy, żeby żyć, co nie? Tak. Dokańczam tego obiekta. 260 zabić. I powrót na bazę, i powrót na bazę, wracaj już, Marta! Zito, Marta, i wracajcie po zabiciu tych czołgów. No i chuj. Kółko. Dobra, ja wracam. Dobra, jeszcze ci tu pomogę. No ale nie traci czołgów za młynem, no kurde! Kurwa, nie trafiłem w niego. Zabij go. Zabij dziada. 260, jedź na dekapa, żeby nas nie skapowali. Odbiłem się od dziada, nie wiem. Co wy tam robicie na tym z jednym czołgiem? No, jaki to jest problem? Przybijam. Dobra. Jedźcie, zbić bazę 260. Esterfały nam zginęły? Jedź koło w tym na dekapa. Aż tu covera nie mieliśmy. Wracajcie tymi dwoma. Kurna szczarpa. Ja nie zdążę. Jak, Karl, zrobiłeś jeden strzał w bitwie? Co ty zrobiłeś? Jak, Dredd, zrobiłeś 400? Nie mieliśmy w ogóle przestrzału. Na nic. A jak wjechały nam z boku 907 EBR, to już się nic nie dało zrobić.
Pod górką oni stali na górce, zero zasięgu. STB stało tak, że nic nie wychylało nawet łba. A wy wyjechaliście na górkę i nam wjechały z boku EBR 907 i STB 1. A to mieliście w rogu stać? No, staliśmy prawie w rogu. Niestety, no, oni wjechali od razu. Po twojej komendzie do rogu oni wjechali nam z boku. No, a to po to stoiście w rogu, żeby nie dać się objechać i się asukrować w dwójkę. Ale w tym momencie, kiedy podałeś komendę, nam wjechali. No to... Nie zdążyliśmy po prostu się cofnąć. No, ale przecież powiedziałem jeszcze zanim ruszyli oni, że macie się przygotować. No i w tym momencie wpadł EBR z 907. No my już dojeżdżaliśmy do ten i tak, lecieli my się, w nas. My się cofaliśmy i oni w nas lecieli. No dobrze, no okej. Od boku nas wjechali, z górki jeszcze, tak jakby spod was. Czyli zaskoczyli nas od boku w ogóle. No przepraszam najmocniej, ale no... No okej, dobra, spoko. Na samym początku jednym kołowcem pojedź tak tutaj, żeby zobaczyć co tu się dzieje i co tu się dzieje. Drugim kołowcem pojedź tutaj, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje. Wszystkie nasze ciężkie jadą tędy. A medy jadą środkiem tędy, w razie czego chowają się za budynki, jakby byli tu. Przykradać się do budynków, wtedy, żeby nie dostawać stąd. Nie wiem, czy rozumiecie. Wszystko prosteje. Oui. Ule, po France? Już mam spota. Uciekaj, 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 uciekaj. Chodź Artusiu, dwa Artury pojawią się tędy. Mamy to trochę dalej, czy tutaj stajemy? No dalej, bo tu mają team. Okej. Tylko... Zito i Ghostu pojedźcie tędy, żeby lasek zająć, okej? Okay? Okej. A tutaj nie wróci na bazę Marta i Duda. Tutaj. Jeden kowiec niech broni bazy cały czas, bo wiadomo nam. Halo, obiektami tutaj, ej, tu za budynki, bo was tu są czołgi. Dlaczego powiedziałem wam, że jak są tu, to żeby się przykleić do budynku? Nie stójcie koło siebie. Jedziecie tu. Po co tam jesteś, Art? Dlaczego, Art, masz obiekta 430? No, powiedziałeś, żeby dać... Zamiast STRV-ów i kołowców i Art. To jest to, co mówiłem, za dużo piję, nie? Dobrze. Kurde. O chiefach nic nie mówił. To jest oczywiste, że chce Jeefa. 430 bardziej tu cofnijcie. I tym kołowcem, żebyś widział wcześniej, to za późno zobaczysz. Spot już? No wiem, Kuba, ty nie możesz tam dalej jechać. Tymi czołgami stąd. Wróćcie wszystkimi tutaj. Bo wjadą na bazę. Czyli te dwa, co masz? Wy tu się bronicie, w rogu. Ucho, nie zgiń, proszę cię. Przegramy bitwę, jak ty zginiesz. Nie wygramy jednym kołowcem, który i tak jest po drugiej stronie. Tymi czołgami stąd, co nie? Zostańcie sobie tutaj za budynkami. Ale Rudingson, Brunner, wam wytłumaczę. Giniecie za chwilę stąd i to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że nie jesteście schowani. Chcieliście robić strzały w kołowce, spoko, ale giniecie zaraz. Ja jestem schowany i nikt mnie nie widzi. Okay. A te dwa ciężkie, co zostały, Zito i Ghostu? Wy tu zostańcie i bronicie tą flanki. Wy tu stop, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj, nie po co? Tu jest kołowiec, on ci widzi, nawet tego nie zobaczysz. Po co ty tu jedziesz? Po co? Tu mamy czołgi, zobacz, tu mamy czołgi, ty masz się osłaniać. Do tyłu. Arta trafi was wszystkich, stoicie obok siebie, znowu to samo co w poprzedniej bitwie. Nie możecie uciekać. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Nie przytulać się. Tymi czołgami stąd. Zbieście się, pojedźcie tu tymi czołgami stąd, zrotujcie stąd, wycofajcie się tu i tu. Ale najpierw zobaczcie, czy macie żarówkę, czy możecie to zrobić. EBR na open. Okej, i teraz cyk, to wszystko stąd wraca, no, tu. Teraz spota i teraz wszyscy tutaj. I Arta teraz wszyscy kada? Tu. Tu są STB-ki. Okej. Okay. Teraz tak. Wszystkie czołgi stąd, jedziecie środkiem, tędy. Go. Arta tutaj. Te wszystkie czołgi, wszystkie 277, zatrzymujecie się
i jedziecie środkiem. Tędy, po tej stronie wału, po tej stronie wału, żeby wjechać po STB1 i wyłączyć superkonkurer, bo są za wolne. Bez spota, Brunner, jedź, Brunner, nie śpij, co ty robisz? Miałeś jechać tędy, tu, tu. Brunner, nie jedź górą, bo cię zobaczą. Wy stąd musicie pojechać po to, żeby nie strzelali w bokiem, rozumiecie? Marta, Duda? Tak. No to jedźcie, bo już zaraz ich będą snajpić. Jedziecie fatalnie. Tu jest pierwszy czołg, tu jest ostatni czołg. Zobaczcie, jaki to jest wagonik. To powinno być na wszystko na jednej linii. Wszystko powinno być na jednej linii. Jedziesz Marta, jedziesz Duda, bo mnie zabiją zaraz. Tymi dwoma tutaj podjedziecie, żeby strzelać super konkurory, które będą wyjeżdżały zaraz, żeby mieć przestrzał. Mamy przestrzał tam, gdzie stoimy. STB cofamy. Po prostu się w nich tu wlać. Tak, wyjechać! Tylko dojedź tym czołgiem i wszyscy wyjeżdżacie w to! Wjazd! Karl, nie pierwszy na ogrysku, kurka! Tymi czołgami dwoma dojeżdżamy i snajpimy. Koń. Kołowcem dojedź, tym uszakiem snajp na konie. A wy stąd strzelajcie im w bok, bo oni będą chcieli im pomóc, a nie mogą, bo są daleko. Dobra, strzelamy. No. Dobra, oni rotują, musimy jechać i to. Tak, dojedź tym uszakiem. Super konie, jeszcze pestka z tyłu. Czekaj, nie na gąsce. Dobicie! Super konie. Nie ma. Arta gada. Kolejny super koń. Super koń na gąsce 1000. TBR się ulewa. To. Jest dobra. Spot. Kończysz go? 2 sekundy. Kończę go. Chodźcie mi daj po to 900. EBR lecą za mną. STBK. Ja, ile masz? O, full. EBR podciągnę pod was. Pod nas podciągam EBR. Rana go bierzemy. Ty z jednej, ja z drugiej, co? Tak. Gdzie mój pocisk poleci? Tam jeszcze jeden jest. Aquaror. Rykoszet. 2 EBR-y mogą na kapę nam wjechać. Dobra, ja się obracam do tego EBR-a. Spokojnie. Przepraszam was za natarcie. Nic się nie stało, nie twoja wina. Ale... Standard. Dzięki. Ale wszystkie bitwy, poza tą pierwszą, a w sumie nawet i ta pierwsza po części, no bo musicie wiedzieć, że granie z polskim krajem na tarcie bez opóźnienia jest bez sensu. Ja nie chcę włączyć opóźnienia na jedno natarcie, ale jak spotkamy Polaków, a spotkaliśmy polskich graczy, no to od razu wjeżdżają w nas, jadą tam, żeby było czysto. To było widać szczególnie na Cichym Brzegu, jak wjechali nagle szturmem, choć nie widzieli, że jedziecie. To wjechali, widzieliście. Nie mieli kowca, na ślepo pojechali na te górki. A wszystko tak mieliśmy po drugiej stronie. Na Malinówce na nas czekali, jak objeżdżaliśmy EBR-ami. No, pojechali, Baczat, STB od razu stały na wieżę. Co przecież... możemy powiedzieć? Przepraszamy cię bardzo, że streamujemy. Nie, to ja przepraszam, że streamuję w sumie. Po prostu, no, to jest taka lipa troszkę. Ale na przykład teraz widzieliście, jak machnąłem was 3 razy, nie widzieliście nawet niektórzy, co robić. To właśnie zadziałało, bo nie mogli zobaczyć, gdzie jedziemy, bo tu, czy tam. Takie zamieszanie zrobiłem. Widzieliście to teraz? No, było widać, no. No, takie, to było chaotyczne i ktoś powie, że debilne, ale efekt właśnie taki miał być, że mieli się zagubić, nie wiedzieć, gdzie jedziemy w końcu. Tyle kilometrów 277 to jeszcze nigdy nie zrobiłem. No ja zaraz zobaczę, ile to kosztuje. Kto mi za benzynę zapłaci? I tak wygrali, no to wiadomo, lipa, ale no efekt udało się osiągnąć, spoko. EBR-em przejechałem 10 km. Tylko? Multi, ty lepiej powiedz, gdzie ci fakturę za paliwo zaczął wysłać, nie? No właśnie. To dziękuję bardzo i dziękujemy. Dobrej nocy życzę. Ja dziękujemy. Wzajemnie. Siema Artazil, pamiętaj.